Cześć, witam. Dzisiaj mamy kolejny odcinek skrzyni pośredniej, mianowicie napęd pompy hydraulicznej, pompa hydrauliczna. Zaczniemy sobie od pomp. A dlaczego od pomp? Po prostu mi tak jest wygodniej. Już tutaj sobie przygotowałem, tak jak widzicie, pompy. Pompa 19 z hylmetu, 26 z hylmetu, 26,5 z hydrotoru. Nie wiem, kto to później poskłada, ale trafi mi. Mniejsza o większość. Zobaczcie. Hydrotor. Każdy wałek jest ułożyckowany z jednej i z drugiej strony. Jedną i drugą stronę rozbierałem. Są ułożyckowania, dlatego tego nie rozbieram. Nie chcę tego wybijać. Później to poskłada. Już się igiełki fakt faktem wysypują. Ja się tylko powiedzmy młoteczkiem popuka. Są ułożyckowane. A co hylmet? To lejki. To też tu lejki. Zapomnijcie o ułożyckach. Zobaczcie różnicę, wałek od 19, wałek od 26, różnica jest w szerokości zęba, ilość zębów jest ta sama. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo tutaj nie będę przyciągał. Zamieniałem wałki, korpusy są te same, nie są, średnice są identyczne, nic tu nie jest zmienionego, jedynie wysokość pompy, ale to pokażę za chwilę, jak to poskręcam z powrotem. Taki odcinek dzisiaj będzie rwany. Zrobimy to wszystko tak, żeby to miało jakiś sens. W hydrotorze każde ułożyskowanie ma podkładkę, jest zabezpieczenie tam, żeby ułożysko nie tarło o przekładki. W pompie tu mamy przekładki stalowe w hydrotorze z brązu albo brązopodobne coś. To wygląda mi na brąz w hylmecie. A więc tak, pompy mamy już poskręcane. Teraz zobaczcie różnicę. O, widać. Pompa 19, pompa 26. Przez to, że zęby są dłuższe, automatycznie korpus jest dłuższy. Ale teraz zobaczcie to. To. Hydrotor. Przez to, że ma ułożyskowane swoje wałeczki na igiełkach, jeszcze jest dłuższy. Mimo tego, że wydajność ta i ta ma identyczną, budowa pompy jest troszkę inna. I teraz co? Jeszcze te pompy różni. Przede wszystkim to wejście, tak zwane ssanie. Wejście, przepraszam, do pompy, nie wyjście. O, wyjście można powiedzieć ze skrzyni pośredniej, no ale mniejsza o większość. Tu przychodzi łącznik, w tym miejscu. Pompy wzmocnione mają łącznik. To ja tu widzicie, tą stroną, 32 mm do pompy, tu do pompy, a tu w zwykłej pompie, zobaczcie tą tulejkę, jest 25. Dobrze pamiętam, 25 na 32 albo 28 na 32. 28 na 32, przepraszam. 28 na 32. Tu mamy tulejkę zwykłą, 28 na 28. Tak jak widzicie. O, widać różnicę? Widać troszeczkę, ale obrócimy. Teraz będzie widać. O. 28 na 32, w najnowszych typach 16-34, one miały, wychodziły od razu na pompach wzmacnianych, w bloku był, w obudowie skrzyni, w korpusie skrzyni pośredniej, od razu był też większy otwór i tulejka była 32 na 32. I teraz, skąd się jeszcze bierze różnica w cenie między tymi pompami? Pomijając fakt, że hydrotor jest ułożyskowany, tutaj mamy tulejki ślizgowe, no wyrób jak wyrób, nie będziemy tutaj polemizować, ja sprzedaję w większości hylmet, hydrotor też się sprzedaje, fakt faktem, nie wiem czy tu ma wpływ cena, bo różnica jest niewielka, około 50-60 zł, pompy wytrzymują i tu, ktoś tam powie, miałem hylmet, nie działał, hydrotor służy do tej pory, jak dbasz, tak masz,
Są klienci, którzy mają Hilmeca, kilkanaście lat, nic się nie dzieje, też pracuje z Turem, pracuje z innymi maszynami. To nie będziemy w ten temat polemizować, nie ten kanał, nie na tym kanale bynajmniej. My tylko tutaj porównujemy. I co jeszcze? Hydrotor w swoim pięknym komplecie daje tulejeczkę z o-ringami od razu do pompy wzmocnionej i śrubę, którą wkręcamy z tyłu. O, jak pompę zamontujemy. Dobrze pamiętam? Tak, w ten sposób. W ten sposób tu wyjście do tego. To tu tą śrubą przykręcamy sobie z tej strony, żeby był swobodny dostęp, żeby nie trzeba było go rozjeżdżać przez okienko. Chwilę spauzujemy, ale tutaj sobie zrobimy porządek. Lecimy po napędy. Dobra, panie i panowie. Pompy wyniesione, pompy mamy poskręcane, poodkładane, pokazałem co miałem pokazać. Teraz wracamy do napędu pomp. Napęd pompy hydraulicznej. Napęd pompy hydraulicznej dzielimy na dwa rodzaje, stary i nowy typ. Stary typ jest jednokołowy, najprościej mówiąc jednokołowy, nowy typ jest dwukołowy. Małe koło, duże koło mamy taką przekładnię. Napędzik, o zaraz mi się to wszystko porozlatuje. Ilość zębów, frezy, wszystko jest to samo. Łożyska to samo. Montujemy stary typ na 3 śruby. Raz, dwa, trzy. Nowy typ na 4 śruby. To całość jest, mam ładnie złożona, więc tego rozbierać nie będziemy. Zasada działania jedna i druga jest ta sama. Jedno łożysko, to mamy drugie łożysko, z tego co pamiętam, ale będziemy za chwilę to rozbierać. I już przechodzimy do tego. Rozbieramy. Dobra, poszło. Teraz wałeczek. Tego wałeczka nie wyjmę, ze względu na to, że jest cały ułożyskowany. To jest teraz tak, jeden zegar, łożysko 60, jeżeli dobrze pamiętam, to 60,07. Sezone jest to samo, tu jest w środku zegar, tu jest piasta, tu są cztery kły. W głębi widać z tej strony jest zegar, który też trzyma łożysko. Łożysko to i wewnętrzne jest, to jest rozmiar większe. A w starym typie, z tego co pamiętam, jeszcze sobie popatrzę, łożyska są chyba identyczne. Nie wiem, nie będę rozbierał, nie chcę, ale na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim, najczęstszą przyczyną awarii, bo tu wchodzi pompa od tej strony, napęd wchodzi od strony skrzyni, pompa wchodzi od strony silnika. Tu jest zazębiona na frezach, najczęstszą przyczyną jest obrobienie frezów, często gęsto, kończą się, no tutaj nie będziemy czarować, a ciągniki mają po 40 lat niekiedy i tutaj nikt nie zaglądał. Łożysko i ten wałeczek. Wałeczek jest jak najbardziej wymienną częścią i teraz po co to jest? Część z Was nie wie. Po co są te widełki? Też nikt nie wie, może nie nikt, no ale też nikt nie wie. Większość nie wie. O, w ten sposób chyba będzie lepiej. Gdy chcę za dużo powiedzieć, plączy mi się język. Jest to sprzęgło załączania pompy hydraulicznej. Pompę hydrauliczną można rozłączyć. Nie traci na tym działanie hydrauliki, jeżeli chodzi jako mikropompa, czyli działanie przekaźnika przedniego napędu. Rozłącza nam tylko i wyłącznie podnośnik. Po co pompę obciążać? Jeżeli taka możliwość jest, rozłączamy ją. Zaraz Wam opowiem, jak to jest sterowane. Ale jeszcze tutaj wrócimy do tego mojego koła. Ono jest ułożyskowane na dwóch łożyskach K20-26. O. K20-26. Z przekładką jako dystansem. Ten wałeczek jest w tym miejscu zakołkowany. Przeglądając, robiąc skrzynię,
robiąc skrzynię pośrednią, żółwia zająca, warto zajrzeć. Te koło niestety pracuje, chodzi non-stop, napędza je koło 56 zębów, czyli duże koło napędza małe. Ta zębatka tam to zrobi jedno, a to zrobi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tam jest 48, to jest 14, czyli mamy przełożenie 2 do 5, dobrze liczę, 2 do 7, 7 razy 7, tak, a to jest 14, wspólną jest 7, mała, duże koło kręci się dwa razy, to będzie się kręciło nam 7 razy szybciej, dobrze liczę, chyba źle policzyłem. Ale fakt faktem, te łożyska należałoby wymienić. Zwrócić uwagę na ten wałek, jeżeli wałek też trzeba wymienić. Zakładając, zwrócić uwagę, żeby w kolejności. Teraz całe to ustrojstwo, czyli sprzęgiełko, to sprzęgiełko, załączają widełki. Na widełkach jest sprężyna. Dobra, musieliśmy chwilę spauzować. Kolegę poprosiłem, żeby nam przyniósł, jest tak powiem, wichajster. Widełki. Na widełkach jest sprężyna. Sprężyna jest po to, żeby nam pomogło odłączyć sprzęgło kłowę z zabieraka. Jeszcze częstą przyczyną jest awarii, bo teraz mi się przypomniało, to przepraszam za niechlujstwo, te koło zębate jest na klinie. Na koniec odcinka pójdę jeszcze w jedno miejsce, pokażę wam, z czym to jest łączone koło z tuleją. Jest łączone na klinie. Ten klin lubi się ściąć. Rzadko, bo rzadko, ale się ścina. Jest to też taka typowa awaria tych napędów. I tu mamy widełki. Widełki przechodzą przez obudowę skrzyni pośredniej. Dobra, udało się, złożyłem to. I teraz patrzcie. Przesuwamy, rozłączamy, załączamy. Nie chcę za mocno, bo może nam coś się rozlecieć. A nie chciałbym tego składać, rozkładać. O, zobaczcie. Kręcą się koła, wałek stoi w miejscu. Załączymy przystawkę i powinno nam się w całości wszystko kręcić. O, moment. Muszę to sobie jakoś postawić tak, żeby miał wygodnie. A za jednym zamachem prosto. Zobaczymy, małe koło będzie kręciło dużym. Spróbujemy. Ogólnie jedną ręką to ciężko coś nagrać, ale załączyło się, wszystko nam się ładnie, pięknie kręci. No dobra. Wracając do tematu, co tu się psuje. W tym miejscu jest klin. Łączy się z tym kołem. Tylko oczywiście to koło jest nabite, no. O. Teraz nie będziemy ten. Łączy się i przenosi napęd. Jak klina zetnie, nie ma napędu, pompa stawia opór, nie podejdzie. O. A to jest cały mechanizm. Dwie części, dwa kły, które załączają nam pompę hydrauliczną, którą można rozłączyć. Rozłączamy dźwignią. Dźwignia ta, która znajduje się na pokrywie pompy hydraulicznej. Tam jest taka dźwigienka, nie wiem, długości 6-7 cm z zatrzaskiem. Ona ma pozycję 0,1. Działa albo nie działa. Nie ma nic po środku. Przechodzi taki sztywcik długości około centymetra,
Może nie, ale sztyfcik ma, tak, bo mimośrodowy. Przechodzi przez obudowę skrzyni biegów, przechodzi wałeczek. Wałeczek ma sztyfcik. Ten sztyft ma około centymetra. Wchodzi w wałek od widełek załączenia pompy i przesuwa nam w prawo lub w lewo tą oto piastkę, która albo załącza pompę, albo wyłącza. Pozdro. A, wracając jeszcze do wczorajszego odcinka, było parę zapytań. Dokładnie tam chyba dwie czy trzy. Czy każdy ciągnik wychodził z 1000 obrotów? Tak, każdy ciągnik wychodził z 1000 obrotów. 540, tak jak mówiłem, nie każdy ciągnik miał 540. 540 miało tylko i 540 nie miał fabrycznie 1604. Według katalogu części nie było tam wałka 540. A dlaczego każdy miał 1000? Ze względu na to, że napęd pompy hydraulicznej, jak i napęd mikropompki, bierze się z koła 1000 obrotów. Pozdrawiam, do następnego, hej.